Zapraszamy wszystkich 30 lipca do Parku Miejskiego w Barwicach na koncertowy Dzień Barwic. Będą też smaki włoskie, będą food trucki, będą atrakcje kulinarne dla wszystkich. Myślę, każde gusta będą zaspokojone. Zobaczymy, jakie będą pizze, zobaczymy, jakie będą inne ciekawostki, na przykład makarony. Tego na pewno każdy chętnie spróbuje. O godzinie 15 przyjedzie do nas tutaj kawalkada samochodów, pojazdów z lat 20-30 w ramach Dixie Ride Oldsmobile. Od 18 do 20 natomiast mamy takie dwie godziny dla naszych mieszkańców. Talent Show, zostań gwiazdą prosto z Włoch, będzie stoisko rękodzieła naszych mieszkańców. Będą prezentacje artystyczne naszych twórców tutaj lokalnych, tak? Nasze zespoły. Zaprezentuje się nasza pierwsza z Barwicach grupa Breakdance, która pod okiem Marcina Grzybowskiego ciężko pracuje i ćwiczy, żeby fajnie się pokazać. Będą konkursy, animacje, a o godzinie 20 już zaprosimy Państwa na koncert Haliny Benedykt i Marka Antonelliego. Na pewno usłyszymy Frontiera, na pewno usłyszymy Mamy po 20 lat i wiele różnych przebojów. To nie znaczy, że zaraz po nich nie będzie jeszcze bardziej może gorąco, bo na scenę wpadnie Stefano Taracino z zespołem i wtedy też będzie i bardzo tanecznie. Więc całe te dwa koncerty są bardzo energetyczne, bardzo taneczne, z przebojami, które są znane od lat. Będzie można pośpiewać, potańczyć, pobawić się. I dalej będziemy tańczyć, bo po tym wszystkim mamy DJ-a pochodzącego tu również z Barwic. Rafał Jóźwik będzie nam grał, będzie na pewno bardzo, bardzo tanecznie. Dziękuję całemu zespołowi Domu Kultury, pani dyrektor, mojej pani kierownik Refratu Promotii wraz z całym zespołem, pracownikom urzędu za przygotowanie całej tej imprezy. Zakład RGM przygotowuje park miejski, aby był wspaniały. W tle mamy piękne róże, myślę, że wytrzymają Dzień Barwic też, ale chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że wiele osób pracuje na tym, aby uatrakcyjnić ten dzień, aby było fajnie, radośnie i po prostu wakacyjnie. Zapraszamy serdecznie 30 lipca do Parku Miejskiego w Barwicach na fajną zabawę, bez względu na pogodę. Na pewno będzie wspaniała zabawa z fajnym klimatem, z fajnymi mieszkańcami, których bardzo serdecznie zapraszamy, oraz gości i wczasowiczów, którzy są teraz na terenie gminy Barwice.